Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku z F1 2016 i dzisiaj równie znienawidzony tor co Hiszpania, czyli Monako. Tor uliczny Monako, z którego mam dość dużo niemiłych wspomnień. Nawet tych z F1 2014 jeszcze grałem z Rufim w kooperacji mistrzowskiej. Tak i tutaj również Monako jest torem dosyć kiepskawym, a raczej torem, który ja po prostu nie lubię. I miejmy nadzieję, że jakoś sobie w miarę poradzę i ten tor przyjadę przyzwoicie przynajmniej. Bo nie oszukujmy się, ale poprzedni odcinek w Hiszpanii, gdy ja go oglądałem oczywiście, średnio mi się podobał. Był bardzo brzydki technicznie, dużo powtórek, a w Monako może być to samo, dlatego no miejmy nadzieję, że tutaj jakoś poradzimy sobie. Standardowo zmniejszam sobie liczbę paliwa w bolidzie, dzięki temu bolid będzie lżejszy i jakoś to będzie lepiej wyglądać. Już ktoś wjeżdża na tor, jest to Kimi Raikkonen, porwany przez ufolutki. Cały czas nie odzyskał sprawności mowy i ciągle ma dziwny wyraz twarzy. Ale okej, nie będziemy oglądać Kimiego Raikkonena. Ja jeszcze raz sobie tutaj rzucę okiem na te opony, jakie będzie mieć założone. Mamy ultra softy, ultra miękkie. Dobrze, no to na tych ultra miękkich spróbujemy coś ugrać. Oczywiście sobie to jeszcze przewinę czas troszeczkę. DJ niech sobie tutaj muzyczką pogra. No na to, że jest sporo bolidów. A poczekamy sobie, aż się troszeczkę luźniej zrobi. Dobrze, jest 8 bolidów. No to wyjeżdżamy na nasze kółeczko pomiarowe i zobaczymy, czy w ogóle wejdę do Q2. Sauber w jeden team, jak już wcześniej wspominałem. Bolid dosyć słaby, jest to bolid z tej puli tych bolidów w ogóle najsłabszych, zaraz obok Renaci i no, szczęsnych bądź nieszczęsnych manorów. Natomiast z takich ogólnych moich odczuć, to muszę powiedzieć, że Sauber jest bolidem takim dosyć przyjemnym w jednym aspekcie, mianowicie dość ładnie prowadzi się w zakrętach. No nie jest, no fakt, dlaczego? Jak wspominałem, a raczej jak mówiłem, Sauber jest takim bolidem, kurwa Ricardo wypierdalaj, który w miarę przyzwoicie prowadzi się w zakrętach, na pewno jest bardziej podatny na zakręty, na skręcanie niż Renacia, która w moim odczuciu naprawdę jest dosyć takim ociężałym, pancernym bolidem, bez względu na to, ile tam jest tych ulepszeń. To jakoś tak tym Sauberkiem fajnie się jeździ, choć tak jak mówię, no dużo czasu zajmie mi Jeff, zamknij ryj, gdy tłumaczę widzom moje odczucia odnośnie bolidu. Tak jak mówiłem, Renacia jest taka troszeczkę toporna, a Sauberek jest taki dosyć przyjemny w zakrętach. Oczywiście minie sporo czasu, nim w ogóle ten bolid będzie w stanie cokolwiek fucking shitting z przewinieniami, z powtórkami na okrążeniach kwalifikacyjnych. Wydaje mi się, że będę musiał chyba wyłączyć te przewinienia i damy nie takie rygorystyczne, a damy na jakieś normalne, bo no, się można zajebać. No i przy okazji dosyć słaby czas będzie, więc od razu pojadę sobie drugie okrążenie. W ogóle ten odcinek będzie chyba dosyć długi. Łomatko, 22 poważnie. Aż tak beznadziejnie, no liczyłem na jakąś lepszą pozycję. Ja pierdolę. Rzeźnia niewiniątek, dobra, jeszcze raz spróbujemy.
Liczyłem na jakąś dużo lepszą pozycję, ale widzę, że jest chujnia z grzybnią i chyba będziemy w ogóle tutaj startować z końca stawki. To jest naprawdę jakaś patologia, to jest jakaś porażka. No tak jak mówiłem, Monaco, tor, którego ja po prostu nienawidzę, a jeszcze komentowanie wyścigu i jechanie na tym torze, to się wiąże totalnie z popierdoleniem mózgowym. Ja wiem, że to są dla was, że to są dla was po prostu bardzo drastyczne słowa, no ale no uwierzcie mi, że Monaco kurwa jebana mać. Chyba siódmy raz z rzędu przewinienia. Dobra, trzeba by się w końcu skupić i przydałoby się przejechać w miarę dobrze. Chciałbym poprawić troszkę ten czas, żeby tutaj wskoczyć na przynajmniej tą 17 pozycję. No kurwa mać, no przecież to jest naprawdę pojebanie mózgowe ludziska. Ja nie wiem, ten odcinek zniszczy mi totalnie mózg i wam ten odcinek też wam zniszczy mózg. I już wyobrażam sobie takiego Rufiego Lagera, który sobie siedzi, sobie zaciera rączki i tak się cieszy, że ja się tu muszę męczyć na tym Monaco, w tym pieprzonym bolidzie. Na pewno się cieszy Rufi, nie, że dostaje ostro. O Jezu, to zdupiłem w ogóle ten skręt, to jest jakaś poracha. Dobra, próbujemy, będzie lepszy czas na pewno. Dlaczego ja jestem nadal 22? Czy ktoś mi to może, kurde, czy ktoś mi to może wytłumaczyć? To naprawdę ten bolid jest aż tak słaby, że będę startował z 22 pozycji? Matko Święta, przecież to jest naprawdę nie do ogarnięcia już. Dobra, jedziemy trzecie okrążenie. Jeżeli na tym trzecim okrążeniu nie uda mi się w ogóle tutaj jakiegoś fajnego miejsca wklepać, no to się chyba załamie, dlatego że Monaco jest tak niewdzięcznym torem. Zamknij ryj, Jeff. Ja rozmawiam teraz. Monaco jest tak niewdzięcznym torem, że tutaj jeżeli na kwalifikacjach nie uda mi się zdobyć jakiego... No i kurwa macie, no przecież to jest pojebane. No to jesteśmy po prostu straceni totalnie, no. Ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. Dobra, teraz troszkę ściąłem, ale zaliczyło to do przejazdu normalnego. Tutaj, kurde, szeroko z odpuszczeniem gazu. Tutaj zawsze te stracę, ale jakoś to przejechałem. Ten czas jest, kurwa, tragiczny, bym powiedział. Naprawdę, no tutaj trochę nadrobiłem w końcu. Błagam, no dajcie jakąś pozycję dobrą, ludzie. Matko Święta, 19. Ja pitole, to jest jakaś porażka. Już nie masz szans cokolwiek ugrać. 20. What the fuck? 20. Odpadłem, bo nawet Ericsson przeszedł do Q2. Smutne, ale prawdziwe. Życie jest brutalne w tej grze, po prostu. No dobra, no, to nie ma co się załamywać. Zrobiłem co mogłem, zresztą i tak pewnie wolicie oglądać, jak się bardziej męczę niż mniej, bo jadę sobie też karierę na drugim profilu i tam już jestem znacznie dalej niż tutaj, bo tam praktycznie jestem w końcówce już drugiego sezonu, także nie powiem wam, w jakim teamie, że zresztą widzieliście live, więc widzieliście, że tam był McLaren, natomiast przeszłem sobie do innego teamu, no i szczerze powiedziawszy, tam troszkę prościej już mi jest, prościej mi wchodzi wygrywanie przede wszystkim, no bo bolid jest znacznie ulepszony i tak dalej. No ale trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz. Ja bym coś musiał pozmieniać. Te asysty są... Nie. Gdzie to było? Ustawienia wyścigu. Fuck, no nie mogę tu nic rygorystycznie. Ja bym musiał pozmieniać zasady z tego ścinania, bo widzę, że to troszeczkę przeszkadza. Chociaż nie, no może tylko dlatego w Monaco.
jest tak chujowo. Dobra, nie będę przedłużał, ten odcinek i tak będzie długi, bo okrążeń w Monako jest od chuja, a jest to wyścig naprawdę dosyć ciężki i tam naprawdę trzeba się skupić, dlatego tu jeszcze wam puszczę tylko taki fajny filmik przerywnikowy, żebyście sobie zobaczyli, jak fajnie jest Monako zaprezentowane. Mamy tutaj jachty, kurwa, mamy jakieś baseny olimpijskie. No cuda na kiju, po prostu żyć nie umierać, no ale za chwilę rozpocznie się rzeźnia niewiniątek, Cicero, Arkadiusz Gekon startujący z pozycji 19 w teamie Sauber, wzruszające i tragiczne. I jeszcze wprowadziłem, słuchajcie, taką jedną zmianę, mianowicie, słuchajcie... będę startował bez wspomagania, znaczy bez asysty startu, jak mam to wytłumaczyć. No jest wspomaganie przy starcie i ja to wspomaganie wyłączyłem. Fuck, przepraszam bardzo, prawie zostałbym zdyskwalifikowany. Wyłączyłem asystę startu, więc to też w jakimś stopniu będzie wpływać na realistyczność tych wyścigów. Mam nadzieję, że się cieszycie, ja się raczej nie cieszę, to może być kiepskie. Na pewno nie pomoże mi w żadnym stopniu w wygrywaniu wyścigów. W każdym razie kółeczko formujące i no, zaczynam się bać. Monako nie jest naprawdę moim ulubionym torem i zaczynam się po prostu denerwować, jak ja przyjadę 18 okrążeń na tym gównie. No i tutaj szczerze powiedziawszy nie ma gdzie... No i patrzcie, walną we mnie i pewnie dostanę dyskwalifika. No właśnie. Usunięto zagrożenie powiązane spowodowanie kolizji z kierowcą Harianto. Cudownie. Dobrze, to w takim razie niech już tam sobie jedzie sam ten bolid, nie muszę przynajmniej je sterować. Jak już się dzieją takie akcje i takie kapy na samym początku wyścigu, to ja po prostu nie wiem, co się będzie działo potem, kurwa, bo to jest jakaś paranoja. Co w ogóle robi? A zjechaliśmy, pizdu, gdzieś, wszyscy nas wyprzedzają. Fajnie. I co się dalej stanie? A, od razu... O Jezu, od razu jesteśmy wbici na miejsca główne. No nie, taki magiczny teleport. Przynajmniej zobaczycie sobie, jak to wygląda, jak się wpierdoli botowi w dupsko, który po prostu zbyt mocno zwolnił i nas wkurwił, nie? Tak, tak, cudownie, cudownie, cudownie. Ja nie mogę, ja już się boję. Ja już się boję, jak ja ten wyścig przejadę, to będzie cud. Po prostu mam do was chyba gigantyczną prośbę, dawajcie jak najwięcej łapek w górę pod tym filmem, wyjątkowo za, przynajmniej za te moje chęci i za te moje męki, które tu będę się zaraz odprawiać i będę odpierdał. Dobra, jest właśnie ten start, o którym wam mówiłem, trzeba... No, słaby ten start był, nie wiem, czy będę korzystał z takich startów. O, i zostałem w ogóle przez wszystkich wyprzedzony. Renówki się tu wpychają strasznie. Jezu, co tu się będzie działo? No dobra, na miejscu 21 jest Palmer, na miejscu 20 Magnussen. Czyli, że tak powiem, odpuściłem ten start. No, nie chciałem tutaj... No właśnie, już pierwszy kontakt, od razu przewinięcie do tyłu, ja tu się nie będę wkurwiał, przewiniemy sobie dalej, przewiniemy sobie dalej, już od razu był pierwszy kontakt, walnięcie, dobra, teraz możemy troszkę tutaj wyprzedzać, uwaga, 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 Perez dosyć szeroki, Jezu! Słuchajcie, przewinięcie do tyłu, ja nie wiem, co tu się będzie działo, jak widzicie, co się tu w ogóle dzieje, przecież to jest jakiś totalny rozpierdol w ogóle, co to jest w ogóle gra, dobra, podejście numer 2, uwaga, uwaga, tutaj, co tu się stało w ogóle, ja pitole, bolidy w ogóle stanęły w miejscu, był tam jakiś kontakt,
ktoś w kogoś przypierdolił. Nie wiem nawet w kogo. No i przez to kuźwa wszyscy uciekli. Ja jestem na miejscu 20. Dobra, ale postaram się tego stukniętego Pereza Meksykaninka tutaj dorwać. Mam nadzieję, że jakoś to ładnie zrobimy. No i kurwa, to jest 20 okrążeń. Ja myślałem, że to jest 18. To chyba 18 okrążeń było w edycjach zeszłorocznych przynajmniej. Musieli to wydłużyć. Także jest strasznie, strasznie będzie. Ja tego wyścigu nie widzę. Tutaj w ogóle Erik w ogóle zjechali do boksu, nie wiem z jakiego powodu. Aha, prawdopodobnie rozwalili sobie skrzydła. O, to zyskaliśmy kilkanaście pozycji. Chociaż tyle. No dobra. No więc tak, zajmujemy pozycję 15. Na 16 pozycji jest Magnussen. Natomiast na pozycji 14 Harianto z Manora, także najsłabsze bolidy klepią tyły. Tam już się zrobiła bardzo duża przepaść między pozycją, już wam mówię, słuchajcie, 14, 13, a pozycją 12. Bardzo mocno uciekli, odjechali. I przede mną w ogóle są dwa Manory zajmujące po kolei 14 i 13 pozycję. Także no, kurczę, raczej wyścig bez punktów będzie. Ale no, nie ma co płakać, prawda? No, to ja się spodziewałem, że tutaj nie będzie zbyt dużego sukcesu. No i mało tego, że tutaj jest strasznie ciasno. Po prostu ja przy tych prędkościach, które tutaj się odpierdalają, ledwo wyrabiam w ogóle w tych szczekanach, w tych zakrętach. I to technicznie również jest, a raczej będzie dość słaby odcinek, bo tych powtórek już użyłem dosyć sporo. Ja wiem, że brzydko się ogląda te odcinki z powtórkami do tyłu, no ale słuchajcie, gdyby nie te powtórki, to ja nie wiem, jakby to wszystko wyglądało. No te powtórki bardzo ratują życie. Natomiast na pewno zrezygnuję zdecydowanie z tego startu ze sprzęgłem. Chyba sobie to po prostu odpuścimy, odpuszczę i ja to sobie będę robił z automatu. A tymczasem, słuchajcie, dojeżdżam do Manorów. Odrobiłem stratę do Harianto. Już myślałem, że przez dłuższą część wyścigu będę klepał tutaj tą pozycję 15, ale tu widzę, że Manory nie mają mega zajebistego tempa. I tu jeszcze Jeff nas poinformował, że może być deszcz. No kurwa, no żeby tego deszczu nie było, bo nie dość, że Monaco i jeszcze deszcz. Tutaj są partie zakrętów, które zdecydowanie gorzej mi wychodzą. Zawsze tak było. O, tutaj Harianto, Harianto. Harianto i Verline. Bo to bójcza walka dwóch bolidów z tego samego teamu, ale ja tutaj się postaram wam jeszcze przeszkodzić na trzeciego, czyli na tak zwanego Żyda. Czemu ty kurwa pierdolisz wtedy, kiedy ja jestem zajęty i mówię coś? Dobra, Harianto tutaj walczy z Verlinem. Tempo jest słabsze, tylko pytanie jest takie. Gdzie ja mam ich wyprzedzić? W którym miejscu mam zaatakować, żeby ich wyprzedzić? Tutaj nie ma gdzie przeatakować. Tutaj kurwa jest taka chujnia, że to jest masakra jakaś. Naprawdę, nienawidzę Monaco. To jest patola nad patologią. W ogóle ten tor powinni wyjebać kurwa całkowicie z tego F1. Pozbyć jego, w pizdu, wykasować, kurwa, zdeptać, opluć, zakopać, kurwa, skilofować, zbutować, oblać, napierdzić, nażygać. Porażka, kurwa. O Jezus. No i jeszcze tak, graj i komentuj, nie? I nagrywaj, to jest w ogóle fenomen. No ja przez to, że tam spierdoliłem tamtą partię toru, Harianto mi uciekł, no i pogrzebałem szansę na wyprzedzenie, ale tak perfidnie mi uciekli, że znowu będziecie oglądać chyba stabilnie bardzo nudny odcinek.
którym rzeczywiście chyba nic się nie będzie działo, ale chyba po Monako będzie jakiś inny, jakiś normalny tor, gdzie może coś lepszego się będzie działo. Na razie to jest kicha tutaj. No te manory rzeczywiście uciekły. No i tu jest niewiele do komentowania. No co ja tu mam komentować? No, już tak dużo mówiłem o tym torze, że mi się nie podoba ten tor, że jest ten tor beznadziejny, ciulaty, że szkoda się powtarzać. Natomiast tak, Magnussen traci do nas, a raczej chyba zbytnio nic nie odrabia. Natomiast boli mnie to, że my straciliśmy również do manorów. Tu jest też taki zakręt, bym powiedział 50-50, jak wejdzie, tak jest dobrze. Tutaj tracę bardzo dużo. Tu tracę okropnie wręcz. Teraz pytanie, na którym okrążeniu mam zjechać na wymianę opon? Bo mamy okrążenie piąte, chyba nie teraz jeszcze. O, uratowałem się, ja pierdyla. Ale widzieliście, co, do czego jest zdolne Monako. Jeden ruch zły jest papa, żegnaj. Także ja nie wiem, jak ja dojadę tutaj do końca. Jak ja dojadę do końca, to nie wiem, to się w pale nie mieści. W sumie nie wiem, co już mam mówić. No, nic się w tym wyścigu kompletnie nie dzieje. No, manory mi uciekły. Właśnie widzę, na ponad 2 sekundy. I 2 sekundy straty ma Magnussen. Kurwa, żeby tego Harianta nam gdzieś dogonić, byłoby dobrze, ale on mi ucieka, cały czas ucieka. Jejo, i to bardzo mi uciekli. Strasznie dobre tempo złapali. To tak nagle w sumie jakby jakieś turbo dostali i po prostu uciekli masakrycznie. To jest chciałem zakręt, bardzo, bardzo przykre. Mam nadzieję, że więcej tego nie zrobię i nie dostanę kary. Kurwa, w ogóle to ja nie wiem. Ja tego nie dojadę. Ja tego toru nienawidzę. To jest porażka. Tutaj trzeba też uważać. Dobra, ale jeszcze nie zjeżdżamy, kurwa. Na którym? Aha, bo ja mam chyba na 8 okrążeniu. What the fuck? Fuck, uważajcie troszeczkę. Na 8 okrążeniu chyba dopiero zjazd. Oczywiście ci, co teraz powymieniali opony, to nas wyprzedzą, także tutaj od razu jestem pewny na 100%, że żadnych punktów nie zdobędę. I za nami oczywiście jest Raikkonen. Manory tutaj ciutkę chyba jakby tempo straciły, bo je dojechałem. Raikkonen oczywiście siedzi mi na dupie. Raikkonen, oj, skrzydło sobie uszkodziłem, cudownie, bardzo fajnie. Tutaj aerodynamika jest bardzo ważna na tym torze. Każde uszkodzenie skrzydła powoduje, że jesteśmy po prostu umysłowo niesprawni już i fizycznie. Oj, znowu ściąłem, pewnie dostanę za niedługo karę i będzie porażka jakaś totalna. Nie, to jest tragedia. Ja się boję, mnie już łeb boli tego toru po prostu. Ja się ściąłem, ale nie dostałem kary. Ja się spodziewałem, że tutaj będzie totalnie rozpierdol na tym torze, ale nie sądziłem, że aż taki. Jak tam Raikkonen siedzi nam na dupie. Ktoś znowu zjechał do boksu, to ktoś wyjechał. No i na tym okrążeniu musimy zjechać. Verstappen, puść mnie, i tak mnie wyprzedzisz. Manory znowu uciekły. Przydałoby się tych manorów zbliżyć. Nie, ja tutaj będę musiał te skrzydło wymienić. Zdecydowanie, bo to ja czuję, że mi po prostu wibruje, jak skręcam, to nie jest to już. A te skrzydło jest tylko troszkę uszkodzone, także ja nie wiem, co tu się będzie dziać, jak sobie człowiek skrzydło rozpierdoli jeszcze bardziej. A czy iść? O, fuck, no bo to się na nim muszę skupić, uwaga. O, kurwa. Ej, chuj. Już dostałem 3 sekundy kary.
Ja pitole. Ja pierdolę. Nie mam siły. Ludziska, ja totalnie nie mam siły po prostu na to Monako. To jest jakaś porażka, naprawdę. Ja nie wiem, jak ja to mam przejechać. Jak ja to mam zrobić, żeby było dobrze? No i jesteśmy na miejscu 17, wyjedziemy z tego co widzę, bo tutaj też nas ktoś wyprzedził. Ja nie mogę, co to jest za poracha. Dobra, i 9 okrążenie. Ja myślę, że tutaj na Monako to też będzie rekordowa liczba po prostu pościnania materiału. Ten materiał będzie tak posiadkowany. Wy na szczęście nie zobaczycie, jak on będzie posiadkowany. Ja, no nie, jeszcze pierdolę, mi sobie rozwaliłem skrzydło. Jest. Nie, to jest jakaś tragedia. Powiem wam tak. Teraz w tym momencie, jak rozpierdolę się gdzieś na jakiejś ścianie, to nie włączam już powtórki replaya, bo mam dość tego toru. To jest naprawdę jakaś totalna profanacja i żygam tym torem. Także jak gdzieś przypierdolę, urwę koło, nie przebijam, koniec wyścigu. Trudno, trudno takie życie, bo naprawdę zaczynam się okropnie męczyć. Zyskaliśmy jedną pozycję. O, przekroczenie granic toru. Już przypomnę, że jedną karę już mam, 3-sekundową. Ona będzie doliczona. No i znowu Wehrlein przed nami, a za nami Kwiatek. Toro Rosso. O, i rozdupcyłem znowu sobie skrzydło. Naprawdę, każde jedno lekkie otarcie jest po skrzydełku. No to jest masakra. Nie wiem, jak teraz już dojedziemy. Zostało jeszcze 10 okrążeń. Znowu ścięcie toru. Nie no, strasznie się tym bolidem jedzie z tym uszkodzonym skrzydłem. Matko, co za tragedia. Naprawdę ten, kto wymyślił ten tor, powinien za przeproszeniem skisnąć. Ale mówię, no nie mogę, kurwa, już nic więcej zrobić. Do pitu już nie zjedziemy, znowu ściąłem. Super. Oj, Matko Święta, co to jest za poracha? Oh fuck. No, bym przywalił. Nie no, bolid sobiutko skręca. Przez to, że mamy tu uszkodzenia, jedzie mi się po prostu beznadziejnie. No, za mną ten Kwiatek się tam gdzieś czai. Werner nam w ogóle uciekł, więc nie liczę już na miejsce 15, że dam radę tam ich dogonić. No i ciur. No, piękny piruecik strzeliłem. Jak tam skrzydełko z przodu? Żółte. Czemu oni dojebali tyle okrążeń tutaj? To jest naprawdę też tragedia. 20 okrążeń, jest. Ja w tej chwili robię okrążenie 11, kończę, zaczynam 12. Masakra. Jeszcze sporo przed nami. Jaką tam mamy stratę? Znowu ściąłem. 7 sekund.
totalnie, totalnie masakrycznie, okropnie wręcz jeździ się Monaco F1 2016. Dodatkowo jeszcze rozwalone skrzydło też niczym nie pomaga. Jezu, strata spora do Verlaine'a. Mówię, to jest raczej nie do odrobienia. Tylko tyle, że mieścimy się w chwili obecnej w tym pułapie, który nam team założył, że mamy być na miejscu tam 19, a jestem w chwili obecnej na miejscu. Znowu przekręczenie. Kiedy oni mnie w końcu zdyskwalifikują? Na pewno jak teraz już przekroczę tor, to dostanę karę, jestem tego pewny na 100%. Więc wypadałoby się skupić, że zaczynamy. Zaczynamy 13 pochowe okrążenie. Mam nadzieję, że przejadę je bez większych jakichś dziwnych akcji. Jak tam w ogóle opony na tym torze? Sprawdźmy sobie. 15%. No opony tutaj raczej nie są zużywane jakoś strasznie w porównaniu z innymi torami. Całkiem przyzwoicie. A, ja wiem dlaczego Kwiatek ma problem z wyprzedzeniem. Dlatego, że jedzie na mieszance. Na softach jedzie. Na żółtej. Ona jest ciutkiem wolniejsza niż super softy. No i to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że po prostu w Monaco nie ma gdzie wyprzedzenia. To jest tak wąsko, że właściwie każda próba jakkolwiek wyprzedzania może się skończyć tutaj kontaktem. A jeżeli Kwiatek we mnie przypierdoli i ja sobie rozwalę te skrzydło do końca, to tak jak mówiłem, nie używam już powtórki. Na pewno szkoda będzie tych minut, które nagrałem, ale nawet jeżeli gdzieś się rozwalę, to wrzucę ten odcinek. Bo uważam, że jest to jeden z może nie śmieszniejszych odcinków, ale takich odcinków, gdzie naprawdę musiałem się napocić i dalej się pocę, bo jeszcze nie dojechałem. Jeszcze przed nami troszeczkę zostało, bo rozpocząłem okrążenie 14, za niedługo będę je kończył. I zostanie już tylko magiczna piątka. Kurde, i no liczę na was, na tych, którzy ten odcinek obejrzą kiedyś, aby teraz oglądają, że walniecie jakiś komentarzyk na zachętę do nagrywki na kolejny odcinek. Trzecia kara sekundowa. To w końcu dyskwalifikacja, czy jak to wygląda? Bo jak te kary wszystkie zliczę do końca, to wyjdzie na to, że zajmę w ogóle ostatnią pozycję. O, Jeff aż dostał czkawki. Dobra, no rozpoczynamy 15 okrążenie. I raczej stawka się tutaj nie zmienia. Za nami jest Kwiatek, przed nami jest Verlaine z Manora. W sumie szczerze powiedziawszy, ciekawe jak się w tym całym Manorze jeździ. Ciekawe jak ten bolid się tam też sprawuje i w ogóle czy da się radę z niego cokolwiek wykrzesić i wyciągnąć. Teraz trzeba się skupić już na tej końcówce. Już tyle tych kar dostałem naprawdę. Wypadałoby jakoś to przejechać. Tam było niebezpiecznie. Kwiatek się cały czas czai gdzieś na mojej dupie. O kurwa, no będzie dyskwalifikacja zaraz. Ewidentnie. Chociaż tak się dziwię, że jeszcze dyskwalifikacji nie dostałem do ścinania.
15 okrążenie zakończone, rozpoczynamy 16. Jaką tam mamy stratę? 11 sekund już do Verlaine'a, czyli po prostu nic nie odrabiamy, a wręcz tracimy. No, ale to jest właśnie cała kwintesencja Monaco. Nigdy tego toru nie lubiłem. Nigdy go nie będę lubiał. A raczej drugiego sezonu chyba z F1-2016 nie będę nagrywał. Prędzej jeszcze po skończeniu w ogóle F1-2016, czyli po skończeniu tego sezonu, a prędzej możecie zobaczyć jeszcze jakieś streamy z tej gry od czasu do czasu, ale takiej pełnoprawnej serii no, raczej nie będzie, bo ja widzę, że odzew jest słaby i tak, nikt tego praktycznie nie ogląda. No, ta garstka, która obejrzy, to obejrzy, oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że chociaż Wy oglądacie i doceniacie moje trudy. Natomiast, no mówię, raczej drugiego sezonu nie planuję. Będę jakieś tam live streamy jeszcze do obejrzenia będą. To jak najbardziej. I moi drodzy, rozpoczynamy 17 okrążenie i już 12 sekund straty, czyli traciłem sekundę na poprzednim okrążeniu do Verlaine'a. To naprawdę bardzo kiepskie tempo, no ale też trzeba wziąć pod uwagę sam fakt, że jadę z rozpierdolonym skrzydłem, co również w żadnym stopniu mi nie pomaga, a wręcz mnie demotywuje i wkurwia. No ale to już jest totalnie bez sensu teraz zjeżdżać w ogóle do pita jeszcze i naprawiać. Jak ten stream już spaliłem, Jeff powiedział na 5 okrążeń. No dobra, te paliwa powinno starczyć, mam nadzieję, do końca. Uwaga, tutaj jest niebezpiecznie. Dobra, wyszliśmy jakąś ogromną ręką z tego wszystkiego. O, fuck. Tutaj nie widzę tej partii toru tutaj. Łatwo można tam spierdolić. I tutaj też w sumie jak się pojedzie zbyt wąsko, to ta barierka sprawia, że nas bolić się obraca dookoła. No i kwiatek siedzi na tej dupie, ale nie może nic zrobić. Nic, cały czas to samo tempo. Kwiat już tam gdzieś próbuje i nie może się przebić. A my tymczasem rozpoczynamy 18 okrążenie. Szkoda, że nie ostatnie. Naprawdę nienawidzę w ogóle tego Monaco. Czemu nie dojebali 20 okrążeń? Kiedyś pamiętam było chyba 18, to było przynajmniej w F1 2014, chociaż mogę się mylić, ale chyba było tylko 18. A tutaj dowalili okrągłą dychę i mamy 20 męki. To jest naprawdę najgorsze chyba 45 minut jazdy w F1-2016, które tutaj odpierdalam i odgrywam. Bo tak ogólnie to cała gra mi się podoba i cały czas mocno ją propsuję i cały czas mocno w nią napierdalam. Zdarza się nawet ostatnimi czasy, że uwaga, nie, ty kurwa downie, no teraz to muszę to przewinąć, teraz już do końca zostało tak niewiele, to już szkoda. Ostatnimi czasy właśnie bardzo mocno pogrywam w F1 2016, zaraz się nawet całymi dniami gram. Naprawdę tak się wciągłem w tą odsłonę. Znaczy ona jest po prostu tak dobra. To jest tak dobra gra. Zrobili tak dobrą F1 w końcu. Tak grywalną. Naprawdę cud, miód i orzeszki. Coś pięknego. Coś cudownego wręcz. Kurde, byle żeby przeżyć. By dojechać do końca ten trudny
Wyścig. Ten trudny wyścig dla Zaubera. Trudny wyścig dla mnie. Już mi oczy wypływają po prostu. Dostaję gęsi skórki, dostaję ciarek i na myśl, że jeszcze muszę jechać jedno pierdolone okrążenie. I druga sprawa. Jestem wkurwiony. Bo mam bardzo dużo kar sekundowych. I szczerze powiedziawszy... O kurwa. Dobra, myślałem, że wpierdolą karę. Mam tak dużo kar sekundowych, że no jak będę na 20 pozycji, chociaż chciałbym klasyfikować się na 19, będę się cieszył, zobaczymy. Rozpoczynamy 20 okrążenie, ostatnie, masakryczne. Jaka jest strata? 16, 17 sekund do Wehrlaina. Porażka totalna. Dobra, trzeba się skupić, słuchajcie. Ale jeszcze wam pokażę. Jeszcze będą jakieś wyścigi na pewno, gdzie Saber pokaże swój pazur. Gdzie po prostu wbijemy się w top 3. Ja wam to gwarantuję, że ten bolid jeszcze będzie fajnie hulał, fajnie będzie śmigał. Tylko musicie mieć troszkę czasu na rozbudowanie go i uwierzcie mi, że ten bolid naprawdę będzie potęgą, to znaczy no, nigdy nią nie będzie oficjalnie, ale nieoficjalnie w grze oczywiście można pomarzyć i ja z tego bolidu zrobię prawdziwego killera i no, on będzie zwyciężał, naprawdę będzie zwyciężał. Na razie, kurwa mać, znowu ściąłem. Na razie musimy się zadowolić tym co mamy, a już do mety dojeżdżamy, fajnie się zrymowało. Dużo powtórek, dużo ścinania było, ale myślę, że odcinek wam się podobał. Odcineczek jak najbardziej na plus, także został łapkę w górę, kumpul drogi i komentarzyk i kuźwa masakra totalna. O! Przez tyle kar jednak zająłem 22 pozycję. No szkoda. Szkoda, jednak się nie udało. Już pomijałem sam fakt, że Bambus wygrał. Jak to się tutaj w ogóle wszystko ułożyło? Hamilton pierwszy, Vettel, Rosberg, Raikkonen, Verstappen, Ricardo, Sainz, Grosjean i Gutierrez, Hasse bardzo wysoko i Baton na 10. A na samym szarym końcu my. Także bida z nędzą, punktowo nie zapunktowaliśmy w ogóle, w konstruktorach jesteśmy na miejscu piątym. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego masakrycznego odcinka. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, drogi kumplu, jakiś komentarzyk i do usłyszenia w kolejnym odcinku z F1. Pa, pa.